Cześć chłopaki, a muszę wam opowiedzieć o pewnej niezwykłej historii. Za mną jest taki budynek, co się nazywa Petrivi Castle, czyli Petrivi Zamek. Ja przełączę, żebyście go lepiej zobaczyli i wam trochę opowiem, co tu się działo. Wiecie co? Wyobraźcie sobie, że wiele lat temu była wojna. A obce wojska najechały na Wielką Brytanię. Znaczy, właściwie nie najechały, bo właśnie Wielka Brytania jest wyspą, dlatego próbowały zdobyć je samolotami i statkami, ale przede wszystkim samoloty nadlatywały, rzucały bomby i dowódcy marynarki i samolotów właśnie schowali się w tym zamku. Nikt nie wiedział, to była tajemnica wielka i niedaleko tego zamku zbudowano potężny bunkier, żeby w razie, gdyby odkryto ich siedzibę, to tam mogli się schować, a do momentu, gdy nie odkryto, to tu właśnie w tym zamku zarządzali całą obroną Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy obronili się, nie udało się wrogowi ich najechać, także ten zamek przetrwał. Po latach bunkier zasypano, już nie jest użyteczny, gdzieś tam jest schowany, może na wszelki wypadek, a zamek wojsko oddało ludziom i teraz ludzie mieszkają w tym miejscu, właśnie to, gdzie kiedyś działy się takie niezwykłe rzeczy. Słuchajcie, chłopaki, z tego zamku Petrivi przeniosłem się do parków Pittencrieff i w centrum Dunfermline. Co się stało? Jak ludzie bali się, że przylecą samoloty wroga i zaczną bombardować ich domy, to wybudowali bunkier. Bunkier, w którym mogliby się schronić. Już wam pokażę, gdzie on jest, dobrze? Słuchajcie, tu jest wejście było do tego bunkra. On jest teraz zasypany, bo te czasy wojny minęły. Tam się ciągnął cały czas pod ziemią i tam jest drugi wlot. Widzicie? Także ten bunkier był pod ziemią, żeby było bezpiecznie w razie, gdy bomby spadały. A cały ten park wokół jest bardzo duży. Wszędzie tutaj posadzono ziemniaki, żeby ludzie, żołnierze mieli co jeść. Słuchajcie, w tym parku stoją takie wielkie betonowe klocki. Te klocki zrobili polscy żołnierze, którzy pomagali właśnie Brytyjczykom, Szkotom przed obcym wojskiem, obronie przed obcym wojskiem. Już wam wytłumaczę, po co te klocki były. Zobaczcie, to było coś takiego. Ustawiano je na drodze. O, tutaj jest zdjęcie, jak to robiono. Ustawiano na drodze. I gdyby jechał jakiś samochód wroga, to żołnierze byliby go w stanie zatrzymać. Widzicie, tu jest ustawiony klocek i tutaj, i tylko jest takie wąskie przejście i łatwo te przejście zablokować. O to chodziło. Tutaj właśnie ludzie pamiętają, że polscy żołnierze tutaj pomagali. Nawet takie ulotki, widzę, leżą na tych klockach właśnie z flagami, zobaczcie. Polski i Szkocji i pisze, że polska armia w Dunfermline. Także tutaj tak wyglądają te właśnie klocki. To tyle moje bąble na dzisiaj. Kocham was. Buziaki, pa pa, pa pa.